naszej torba borda kąpielnica, naszej torbie kąpielnica, to skórnacie ta dziewica. Jaka cię zdrowka? Amanda! Yeah! Ja będę mówić, gdzie jest moja ulubiona kryjówka. A ja będę mówił, gdzie jest moja ulubiona kryjówka. Ta. Ej, on ma mikrofon. On liczy? Tak, daj, chodź, idziemy. Teraz będziemy się chować przed Sebastianem. Tam stoi. Tolba, usza, sate. Amanda, chowamy się. Jesteśmy w kryjówce pod bramą Adama. Dziewczyna, ja patrzę na siebie. No to Oskar. Nie przyłapali. Sebastian mnie zachlepał. Dobra, Oskar, teraz ty jesteś. Dobra. I teraz nagrywa będzie Oskar i będę wam tłumaczyć, dlaczego lubimy moją kryjówkę. Teraz ja przyjmę kamerę, Oskar. To jest moja ulubiona kryjówka. Z tego względu, że kusza miary i taka gruba i można się chować i podglądać, gdzie wszyscy są. Idziemy do mojej kryjówki. Będzie moja ulubiona. Będziemy się do niej trochę długo, ale nie ma znaczenia. Nie ma znaczenia. Zaraz będziemy. To jest moja ulubiona kryjówka. Znajduje się ona pod bramą mojego kolegi Sebastiana. Podoba mi się ona, ponieważ tu mam jakby tam usiąść i tutaj jest łatwo stanąć. Zobaczcie, nikt nie idzie. No i to jest moja ulubiona kryjówka. To tyle, pa! Dziękujemy za oglądanie. Pa, 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 pa! Moja najlepsza kryjówka to jest w bramie bliźniaków. Moja kryjówka odbiera jest na moim podwórku za tymi kamieniami, co robią budowę. Pokaż. Może do góry nogami, wiesz? Jak? O tak, trzymaj. Pokaż. Super. Ty wyglądasz? Wydaje się, że jesteś blisko. Daleko. O! A twoja za którymi kamieniami? A moja kryjówka jest odbiera za tymi kamieniami i tam za bramą. Okej. Okay. I wracamy. Wracamy do kultury, dalej się bawić. Proszę, co pan powie o ulicy 1 Maja? Dzień dobry, co pan powie o ulicy? Nic. Dzień dobry, co pan powie o ulicy 1 Maja? Że jest za ciasno. Dawaj, Buda, że jest tutaj za ciasno, to prawda. Co powiesz o ulicy 1 Maja? Jaka ona jest i jak fajna? I twarz. Jest fajna i tu jest punkt kultury. Zaraz do niego dojdziemy. Idziemy. Tam jest punkt kultury. Daj. A co najbardziej lubicie w tej zabawie? Jak ktoś na przykład, jak się chowamy. To jest fajne, jak się chowamy. Jak się zaklepuje. Pokażę twoją głowę. Teraz ci pokażę. Przywitaj się. Dzień dobry, teraz Sebastian. Trzeba, idziemy. Weź palec. Trzeba, teraz idziemy do kryjówki mojej i mojego kolegi Sebastiana. Będzie to bardzo daleko. A zaraz pójdziemy do mojej. Jesteśmy w mojej kryjówce, jest to sklep zoologiczny. I podoba mi się ta kryjówka, ponieważ to są słupki zwierzątka. Nagra. No i to wszystko. Idziemy do następnej kryjówki. Do mojej teraz. Ale bardzo, bardzo daleko. Bardzo, bardzo daleko. Idziemy do mojej kryjówki. Moja kryjówka był to sklep zoologiczny. Podoba mi się ona, ponieważ tam są zwierzątka słodkie, chomiczki, króliczki, króliki, świnki morskie, papugi i różne tam zwierzątka. Teraz idziemy. Będziemy się tylko opierani. Jest to bardzo daleko, ta kryjówka. Więc bądźcie cierpliwi, oglądajcie. Nie mogę. Dobra, to trzy rady, które do najlepszych chowanego. Jak być najlepszym chowanego? Tak, mieć dobrą kryjówkę. Po drugie, trzeba znać wszystkie takie tajne rzeczy, czyli na przykład ktoś podgląda pod samochodami, to się trzeba na przykład za kołem się chować. I po trzecie, tak naprawdę to trzeba szybko biec i tak zaklepywać się szybko. I dlatego się nie odpadnie. I tyle. Zabudkać idziemy, nic nie robimy. W ogóle nie zatrzymujemy się, chyba że do kryjówek. Minęło już minuta, czy to jakieś 9 sekund. Moja kryjówka jest... Ja będę nagrywał jeszcze. Moja kryjówka jest tutaj. Powiedz, gdzie jesteśmy? Przy żabce pod stowa. No.
Powiedz, dlaczego ta kryjówka jest najlepsza. Bo to jest kryjówka najlepsza, tu mnie nikt nie znajdzie. Jest trudno znaleźć kogoś. Jest trudno kogoś znaleźć w tej kryjówce. Powiedz, to wszystko. Cześć! Siema! 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 Ej, słuchaj, dostanę taki aparat, co ty masz, wziąłem telefon i przydanki Minecrafta. Ostry, chodź! Ale się wiadomo. Mam chipsy. Dobra. Do widzenia. Koniec dalszego spektaklu. Dobra, chodź, bawimy się.